przyjechaliśmy specjalnie do Maroka nagrać dla Was to wideo. Dokładnie, znajdujemy się właśnie w pięknej marokańskiej willi i jak wiecie, już w sierpniu organizujemy wyjazd do Maroka. Do Dakli. Do Dakli. Tak, największą zagwozdką okazała się pogoda. Średnia temperatura w sierpniu to 25 stopni. Dokładnie. Czyli idealnie. Dakla leży nad Oceanem Atlantyckim, jest to zachodnia Sahara, wieją tam codziennie fajne wiaterki od 20 do 30 węzłów, to też ochładza powietrze. W lipcu i w sierpniu wieje najmocniej. Jest to też taka fajna destynacja według nas na lato, taka alternatywa do zatłoczonej Europy, gdzie Dakla powinna być w miarę pusta. I raczej nie będzie tłoku na spocie. A lot z Europy, dokładnie z Paryża, trwa tylko 4 godziny. No, Dakla to jest kultowy spot przede wszystkim ze względu na ogromną lagunę, nad którą mieszkamy. Mieszkamy w domkach, bardzo fajnych domkach, które są położone nad samą wodą, także no, wystarczy założyć trapez, napompować latawiec i skoczyć do wody. Laguna jest totalnie płaska. Jest odcięta z dwóch stron od oceanu, odcinają półwysep, także naprawdę spot jest płaski, woda jest w miarę płytka, a przy wysokim stanie działają łódki reskie, także nie ma co się przejmować, jesteśmy zabezpieczeni z każdej strony i pyszne jedzenie. Pyszne jedzenie, pyszna marokańska kawa, słuchajcie, ciasteczka. Polecam. Ciasteczka jeszcze nie próbowałam, wygląda zacnie. Jest to wyjazd rodzinny, dlatego że Dakla dla dzieci stworzyła bardzo wiele fajnych udogodnień, o których Ania zaraz nam tu opowie. Tak, słuchajcie, jeżeli Wasza rodzina jest aktywna, jeżeli Wasze dzieciaki chcą pływać, czy to na windsurfingu, czy na kajcie, to naprawdę jest to super miejsce do tego, żeby zabrać rodzinkę i spędzić fajny, sportowy czas. Bo tak jak już wcześniej mówiliśmy, warunki do nauki są proste, jest bezpiecznie, także dzieci mogą się bez problemu uczyć, można stawiać tam swoje pierwsze kroki. Hotel na miejscu oferuje bardzo fajne rozwiązania dla rodzin, dla dzieciaków. Przede wszystkim dla tych mniejszych jest Kids Club, z którego można skorzystać właśnie latem, kiedy są wakacje, są profesjonalne opiekunki, można zostawić tam spokojnie dzieci. Drugi temat, no to lekcje windsurfingu dla tych już starszych, ale tych, które jeszcze nie są gotowe na kajta. Lekcje kajta oczywiście dla tych, które są już gotowe. No i wake park. Także naprawdę tych rozwiązań jest bardzo dużo. Fajnie to wszystko wygląda. Więc tylko zabrać rodzinę na wakacje. No i fajnie też zaszczepiać dzieciom pozytywne sportowe wibracje i pokazywać naszą pasję. Dokładnie, przez ile byliśmy w Tajlandii? 12 dni? Tak. Uwierzcie, nie widziałam ani jednego dziecka z telefonem w ręku. Wszyscy cały czas na plaży, na wodzie, w basenie. Także no, jest to fantastyczne na wycieczka, integracja i zabawa. Pytacie... Pytaliście nas jeszcze o loty, jak tam dolecieć. Przebadaliśmy temat, naprawdę nie jest tak źle. Mamy bezpośrednie loty z Paryża, są one we wtorki, dlatego tak położyliśmy nasz termin kampu od 8 do 15 sierpnia, żeby móc skorzystać właśnie z tych bezpośrednich lotów. Jeżeli nie chcecie nocować w Paryżu, nie ma problemu, codziennie są loty do Dakli z przesiadką, bardzo krótką, tak naprawdę godzina w Casablance, z tego co pamiętam, i lecimy dalej. Także nie ma problemu, można w ciągu jednego dnia dostać się z Warszawy do Dakli praktycznie każdego dnia. Możecie też dolecieć z każdego innego miasta, więc jeżeli macie zapytania o loty czy z Warszawy, czy z Krakowa, czy z Katowic, czy z Berlina na przykład, to proszę po prostu do nas napisać na office@kiteaway.pl. Wybierzemy Wam najfajniejsze połączenia zgodnie z tym, gdzie, skąd i jak szybko chcecie dolecieć do Dakli. Klatka. Dzięki.